Jesteś naprawdę uniwersalnym artystą. Tworzysz muzykę, piszesz książkę, ale przecież jesteś też biznesmenem. Masz restaurację w Zurychu? Tak. A jaki jest biznes w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej? Potężny konkurent właśnie kupił naszą firmę, bo chciał pozyskać naszą technologię. Przy pomocy naszych konsolet dźwiękowych Euphonic zdobyto wiele Oscarów. To naprawdę wspaniała technologia, ale jeżeli jesteś za słaby, żeby utrzymać się na rynku, toniesz, nawet jeśli jesteś bardzo dobry. Musieliśmy sprzedać firmę. W Stanach Zjednoczonych zrobiono ponad 15 tysięcy remiksów waszych piosenek. Tak, zawsze lubiliśmy, Borys i ja, rozdawać dźwięki tak, żeby były własnością publiczną. Każdy z dźwięków stworzonych przez Borysa jest jakby nowym instrumentem. Mamy najróżniejsze sample. I to jest bardzo interesujące, co inni ludzie stworzą z tych dźwięków. Jeśli są kreatywni, to wspaniale. I pewnego dnia, 89 rok, ktoś puka do moich drzwi, otwieram, a to Dieter, który mówi: musisz wyprodukować mój film. Dieter, dlaczego wybrałeś akurat Polskę wtedy, w czasach naszej transformacji? Wiesz, bo tylko w Polsce mogłem mieć wolność artystyczną, bez dyktatu wielkich studiów filmowych. I oczywiście było to o wiele bardziej ekonomiczne, niż gdybym robił mój film w studiach Londynu czy Los Angeles. Przyjechałem do Polski, żeby mieć wolność artystyczną. Możecie sobie wyobrazić, przyjechał do Polski wtedy po wolność artystyczną. Oczywiście, było wspaniale, świetnie się pracowało. Bardzo miło to słyszeć.